Cześć! Dzisiaj razem rozpakujemy i powycinamy na najnowszym modelu plotera Silhouette, czyli Cameo 5. Po wyjęciu plotera i elementów z pudełka zaczynamy od dokładnego odklejenia wszystkich taśm zabezpieczających. Bardzo ważne jest to, aby nie pominąć żadnego z wypełnień i gąbek ochronnych. Pozostawienie folii ochronnych uniemożliwi prawidłowe działanie urządzenia, a co za tym idzie dalsze, efektywne cięcie i może prowadzić do uszkodzenia plotera. Dlatego zanim przejdziecie dalej, upewnijcie się koniecznie, że nie pominęliście żadnej taśmy. A co jeszcze znajdziemy w pudełku? Zasilacz. Ostrze i klucz do jego odkręcania i regulacji. Podajnik do folii oraz matę formatu 30x30 cm. Jest to zestaw w pełni pozwalający na rozpoczęcie przygody z wycinaniem. Kolejnym krokiem jest uruchomienie plotera. Podłączamy zasilacz z boku obudowy. Ploter łączy się z komputerem bezprzewodowo za pomocą Bluetooth. Ale jeżeli Twój komputer nie obsługuje tej wersji Bluetooth, możesz podłączyć go również za pomocą kabla USB. Nie znajduje się on w zestawie z urządzeniem, ale śmiało możesz wykorzystać na przykład kabel z domowej drukarki. Aby włączyć ploter, przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Power. Kolejnym krokiem jest rozstaw rolek urządzenia. Aby to zrobić, delikatnie podnosimy plastikowy uchwyt do góry i przejeżdżamy po prowadnicy do wyznaczonego na obudowie miejsca. Następnie zamykamy uchwyt, tym samym blokując rolkę w odpowiednim miejscu. Ja ustawiłam rozstaw rolek tak, abym mogła załadować matę do cięcia papieru. Natomiast jeżeli wycinasz inne materiały, takie jak folie samoprzylepne, możesz wycinać je bez maty i ustawiać rolki zgodnie z szerokością posiadanej folii, ustawiając rolkę w innych wyznaczonych białymi kropkami punktach. Wsuwam także prowadnicę i otwieram uchwyt karetki, aby włożyć ostrze. Wsuwam je w pierwszy uchwyt, a następnie mocno go domykam, upewniając się, że ostrze trzyma się prawidłowo. Zdejmuję z maty folię ochronną i umieszczam na niej papier o wyższej gramaturze 250 g. Klej na macie początkowo jest dość mocny, dlatego warto rozpocząć cięcie właśnie od grubszych papierów, aby łatwiej nam było zdjąć je z maty po wycięciu. Ładuję matę pod rolki plotera zgodnie z wyznaczoną na obudowie linią. Otwieram program Silhouette Studio i upewniam się, że w ustawieniach mam wybraną właściwą matę do cięcia. Mogę ustawić także rodzaj materiału. W moim przypadku jest to arkusz A4, a czerwone linie wyznaczają mi na ekranie granice cięcia. Gdybym używała większego arkusza, np. 12x12 cali, mogę również wybrać go z listy. Wchodzę w bibliotekę programu i wybieram jeden z darmowych wzorów do cięcia. Umieszczam go na arkuszu, który będę wycinać i przechodzę do zakładki Wyślij. Zmieniam ustawienie cięcia tak, aby były dostosowane do mojej gramatury papieru. Zmieniam wysunięcie ostrza na 5 i dodaję drugie przejście ostrza po ścieżce cięcia. Klikam Wyślij, a ploter rozpoczyna cięcie i po paru chwilach wzór jest już gotowy.
Mam nadzieję, że ten materiał ułatwi Ci rozpoczęcie przygody z ploterem. No bo jak z każdym nowym sprzętem, szczególnie na początku, warto poświęcić mu trochę czasu na to, aby się go zwyczajnie nauczyć, żeby zrozumieć jego działanie, poznać podstawy grafiki wektorowej, no a wszystko to po to, aby móc cieszyć się ogromem możliwości i w pełni wykorzystać potencjał tego urządzenia. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania związane z wyborem sprzętu, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu z nami. Dane znajdziesz w opisie filmu. Zapraszam Cię też do skorzystania z naszej oferty szkoleń indywidualnych lub kursów w formie e-booków, które są dostępne na naszej stronie internetowej. A jeżeli film Ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.